Lebron I Dziękujemy lebronowi Jamesowi za to niezwykle ciekawe zadanie. Zanim jednak przystąpimy do rozwiązania jego zagadki, chciałbym wam pokazać pewną ciekawostkę, jaką znalazłem wyszukując dane statystyczne do tego filmu. Tutaj mamy takie zestawienie, które pokazuje, ile średnio. Jedna drużyna w całym sezonie NBA wykonuje rzutów za trzy punkty. No i to się zaczyna w sezonie 78-80, kiedy pierwszy raz wprowadzono w ogóle rzuty za trzy punkty. I widzimy, że liczba oddawanych rzutów za trzy punkty stale rośnie. Jest to taka ciekawostka, której wyjaśnienia ja nie znam. Widać, że to są pewne odstępstwa od tego takiego w miarę równego trendu. Tutaj mamy takie trzy sezony, kiedy tych rzutów było dużo więcej. To jest akurat związane z tym, że wtedy... Przesunięto linię rzutów za trzy punkty bliżej kosza, a po trzech sezonach wrócono do starej zasady. Tutaj jest taki sezon, który po prostu był trochę krótszy i przez to tych rzutów oddano mniej w sumie, bo rozegrano mniej meczów. Nie wiem skąd się bierze ta anomalia. Tak czy inaczej jest to dosyć ciekawa obserwacja, że tych rzutów zawodnicy oddają coraz więcej. No i ciekawe jakie jest wyjaśnienie takiej tendencji. Zostawiam Was z tą ciekawostką, a teraz zajmiemy się naszą zagadką, którą zadał nam Lebron James. Pytanie Lebrona Jamesa brzmiało co jest bardziej prawdopodobne? Czy to, że trafi za 3 punkty czy to, że trafi trzy rzuty wolne z rzędu? Tutaj mam z NBA, ze strony NBA statystyki dotyczące Lebrona Jamesa. Tutaj jest jego skuteczność w rzutach za 3 punkty no i średnio w całej karierze jego skuteczność w rzutach za 3 punkty jest w zaokrągleniu do całych procentów 33%, a tutaj mamy jego skuteczność w rzutach wolnych. No więc widać, że średnio w zaokrągleniu do, do całych procentów jego skuteczność w rzutach wolnych będzie 75%. No i widać, że dużo częściej trafia rzuty wolne niż za 3 punkty. Ale tutaj mamy odpowiedzieć na inne pytanie. Co jest bardziej prawdopodobne? Czy to, że trafi trzy razy z rzędu rzut wolny, czy że trafi raz za trzy punkty? No to musimy przeprowadzić analizę podobną do tej, jaką wykonaliśmy w poprzednim filmie. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy milion LeBronów Jamesów, czy miliard, w każdym razie bardzo dużo. Stawiamy każdego pod koszem, no i oni rzucają. Skoro średnio LeBron James. Trafia w 75% przypadków, to oznacza, że 3 czwarte spośród tego miliona czy miliarda LeBronów Jamesów, identycznych zawodników, trafi do kosza w pierwszym rzucie. Więc ten odcinek tutaj reprezentuje tych, którzy trafili, no i jeszcze zostanie 25% tych, którzy nie trafili. No to powiedzmy, że oni odpadają z gry, zostają tylko ci, którzy trafili. Czyli to jest 75% tych, którzy trafili w pierwszej próbie. Później mamy drugą próbę. W drugiej próbie, znowu 75% spośród tych, którzy trafili za pierwszym razem, trafi do kosza. Każda próba jest niezależna. W każdej próbie od nowa musimy uwzględniać to prawdopodobieństwo, czyli mniej więcej dotąd sięgnie nasz odcinek. I długość tego odcinka to będzie 75% razy 75% w stosunku do długości tego pierwotnego który symbolizował milion Lebronów Jamesów. No i mamy trzecią próbę. W trzeciej próbie, znowu 75% spośród tych, którzy trafili w poprzedniej, trafi tym razem. No i tutaj będziemy mieli 75%, razy 75%, razy 75%, czyli taki ułamek, Lebronów Jamesów, spośród wszystkich, którzy zaczynali naszą próbę, przejdzie pomyślnie przez wszystkie trzy rzuty. No to teraz pozostaje tylko obliczyć, ile to jest, jak się to pomnoży. Czyli to jest 75% do potęgi trzeciej, tak? No jak mnożę trzy razy, to znaczy, że muszę podnieść do potęgi trzeciej. 75% to jest 75 setnych. Tak, to jest 75 trafionych na 100 próbowanych rzutów, tak? A to jest z kolei równe 0,75 do potęgi trzeciej. No to możemy obliczyć na kalkulatorze, ile to jest. Weźmy sobie kalkulator. No dobrze, może ja najpierw pomnożę po prostu 3 razy 0,75 razy 0,75 razy 0,75, żebyśmy zobaczyli, że to musi wyjść to samo. No a teraz podniosę do potęgi 0,75 do potęgi trzeciej. No, widać, że to jest to samo, no i jeżeli będziemy chcieli zaokrąglić to do pełnych części setnych, czyli do pełnych procentów, to będzie 0,42. 0,42. Pamiętamy? Czyli to jest równe w przybliżeniu 0,42, czyli to jest 42%. No i mamy odpowiedź na naszą zagadkę. Czyli pan LeBron James. Trafia trzy rzuty wolne z rzędu z prawdopodobieństwem 42%, czyli jest to nadal większe prawdopodobieństwo niż to, że trafi jeden rzut za trzy punkty, bo rzut za trzy punkty trafi z prawdopodobieństwem 33%, natomiast trzy rzuty wolne z rzędu trafi z prawdopodobieństwem 42%. No ale ten rachunek, który tutaj wykonaliśmy, no to jest tylko dla Lebrona Jamesa, który ma takie, a nie inne statystyki, takie, a nie inne skuteczności. Ciekawe byłoby i zachęcam Was, żebyście sami poszukali odpowiednich danych i wykonali podobne obliczenia dla innych zawodników. Na przykład dla innej znanej gwiazdy NBA, Marcina Gortata, albo może dla jakichś zawodników z polskiej ligi. Być może znajdą się tacy, dla których prawdopodobieństwo trafienia za trzy punkty... Będzie większe niż trafienie trzech rzutów wolnych z rzędu.